Dzień dobry, ja nazywam się Robert Mazurek i witam Was na kanale Mr. Akumulator. Dzisiaj jestem w Niemczech, jestem w regionie Aix, muszę sobie przeczytać, Eichsfelde. Jestem w regionie, który nazywa się Eichsfelde i to jest w Turyngii. Tuż za mną zobaczycie laboratorium mojego serdecznego kolegi Martina Mellera i jego wspólnika Benjamina. Czy też Benjamina, obojętnie jakbyśmy to nie nazwali. Za chwileczkę wchodzę tam i powiem Wam, jak wygląda praca laboratorium. A przy okazji zobaczcie, w jak fajnych okolicach to jest. Górki na lewo i prawo, przepiękne miejscowości. Tam jest fabryczka i tam jest taki w sumie troszkę brązowawy piaseczek na tej górce. On jest wykorzystywany jako jeden z elementów budowlanych. A tak wygląda labo z perspektywy tutaj bramy. Jest w trakcie prac, także jeszcze możecie zobaczyć kilka rzeczy. Widzicie Super B, no to są pojazdy, z których korzystają właściciele labo. Wchodzimy do środka, opowiem Wam wszystko, jak to wygląda. Tutaj już drzwi zostawiłem sobie otwarte. Przede mną Martin i Benjamin. Hello Martin. Hello Robert. Hello Benjamin. Oni w ogóle nie mówią po polsku. I said you don't speak Polish, so więc mogę mówić co chcę. I can speak everything what I want. Help me to open your labo and I will explain my viewers what we have here. Okay. Martin mi pomoże. Zobaczymy sobie po kolei. Tu jest magiczne miejsce, do którego wejdziemy. Oczywiście trzeba mieć wszystko poukładane i zobaczcie, tu nie wolno fotografować. Jest zakaz fotografowania. No photo. No photo. And to jest niesamowite. Słuchajcie, to jest miejsce, w którym Martin przyjmuje akumulatory. To jest w trakcie tworzenia. Oni dopiero zaczynają. To są wspólnicy. To jest Benjamin, to jest Martin. I w tym miejscu stawiamy baterię, która przyjeżdża do Martina. To jest elektroniczny tester gęstości, którego używa Martin. A to jest w ogóle niesamowite urządzenie. To jest Hioki. To jest urządzenie do pomiaru rezystancji wewnętrznej w akumulatorze. To jest zgodnie ze standardem. Czyli tak, Martin jak przyjmuje akumulator, mierzy sobie pod kątem napięcia, pod kątem rezystancji. Później, jeżeli to jest możliwe, sprawdza gęstość elektrolitu. Dokonuje wagi akumulatora. No i na tym wózeczku przejeżdżamy dalej. I tutaj, słuchajcie, jest pomieszczenie, w którym znajdują się wanny. Tak? Mamy co? 3, 4, 5, 6 wanien. I to wygląda w ten sposób, że akumulator, który jest do testów, musi najpierw trafić do takiej wanny. Tutaj jest podłączony do doładowania. Zobaczcie, tutaj są takie kuleczki, żeby nie odparowywała ta woda. I tam mamy temperaturę 25 stopni w środku, wewnątrz. Akumulatory są doładowywane. Po takim doładowaniu bateria może być od razu poddana testowi pojemności. No ale słuchajcie, te kable, zobaczcie ile ich tutaj jest, to Martin zrobił sam. Martin did this all cables. I teraz słuchajcie, pokażę Wam, do czego to wszystko jest podłączone. W ogóle zobaczcie, tutaj ma, sam robi wodę destylowaną. To wszystko podłączone jest do takiego nowoczesnego Digatrona. To jest urządzenie do pomiaru pojemności akumulatorów. 48 akumulatorów może badać naraz do każdego obwodu. Six in one? Nie. Ok. Czyli 6 akumulatorów, czyli 6 obwodów może mieć wpięte do jednego czegoś takiego. I zobaczcie, tutaj kilka pracuje. Na przykład tutaj jest mierzony akumulator, jest doładowywany teraz o takich parametrach. Tutaj jedna z ciężarówek jest rozładowywana i to urządzenie zajmuje się pomiarem pojemności zgodnie z C20. Martin, this equipment checking battery according to EN standard C20. Yeah. Słuchajcie, w tym miejscu jest dodatkowe urządzenie i to jest kontroler temperatur w tych wszystkich 9 wannach. Tutaj Martin zadaje sobie temperaturę, jaka jest oczekiwana, a tutaj jaka jest rzeczywista. Czyli tak naprawdę, czy jest tutaj któraś ta wanna pracuje na pewno w zadanej temperaturze i ta pracuje w zadanej temperaturze. Czyli w tym momencie pracują mu dwie wanny. I w tym momencie
w tym momencie dopiero mamy akumulator zbadany na pojemność. Mamy rozładowany akumulator i ponownie trzeba go naładować. Procesem ładowania również steruje to urządzenie przez te wszystkie kable. Te wszystkie kable zrobił Martin. I jak mamy naładowany ten akumulator ponownie, to trzeba zbadać prąd rozruchowy. Zaraz Wam pokażę, gdzie to się bada, ale przy okazji, zobaczcie, to jest nowe urządzenie do... This is vibrating table, yes? Yeah. Urządzenie do pomiaru odporności na wibracje i to sobie tak porusza się w górę, w dół. Maksymalnie 100 kg można położyć na tym stole. Martin, let's go to the coffin. Okay. Słuchajcie, używam słowa trumna, ponieważ jest to miejsce, w którym Martin chłodzi akumulatory. Znowu wchodzimy do miejsca, patrzcie, gdzie jest zakaz nagrywania, nie dotyczy to Mr. Akumulatora. I zobaczcie, to jest ta trumna, to jest ta lodowa, ta zamrażarka, sterowana elektronicznie oczywiście, tutaj, i tutaj wkładamy akumulator. Wkładamy akumulator, po naładowaniu akumulator odczekuje 24 godziny, zostaje przyniesiony tutaj, podłączony zostaje przez te, słuchajcie, potężne przyłączenia, to naprawdę może przenosić potężne prądy, i tu akumulator stoi i czeka przez 24 godziny. Jest wentylator, który zapewnia rozniesienie pełnej temperatury po tym oto pomieszczeniu do minus 18 stopni i później to urządzenie, czyli taki profesjonalny rozładowywacz, również z firmy Digatron, zajmuje się rozładowaniem. To urządzenie nie mierzy prądu rozruchowego, tak jak widzicie to na elektronicznych testerkach. To urządzenie działa w ten sposób, że jeżeli mamy na przykład akumulator, który ma, strzelam, żeby mi się łatwo liczyło, 1000 amperów prądu rozruchowego, to akumulator będący w środku jest obciążany prądem o natężeniu 1000 amperów przez 10 sekund. I jeżeli obciążymy ten akumulator, który ma na przykład deklarowany 1000 amperów prądu rozruchowego, tymi 1000 amperów tak naprawdę, to nie może napięcie nam spaść poniżej 7,5 V w pierwszych 10 sekundach. Później dajemy akumulatorowi 10 sekund przerwy i później obciążamy ten akumulator 60% z tego 1000, czyli wychodzi nam tutaj 600 amperów, żeby się łatwo liczyło, i całkowity czas od początku do końca musi wynieść minimum 90 sekund. 90 sekund, this is according to EN standard. Right. Okay? Tak, czyli zgodnie z normą EN mamy 90 sekund od rozpoczęcia badania do zakończenia badania. I tak wygląda test pojemności tutaj w laboratorium u Martina. Przychodzi taki moment, że trzeba też powiedzieć do widzenia. Goodbye, auf Wiedersehen. Po polsku to jest do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, bardzo dobrze. Do widzenia. O, super, elegancko. Wszystko wychodzi, także serdecznie dziękuję Martinowi, serdecznie dziękuję Beniaminowi za to, że mogliśmy spędzić trochę czasu. Trochę więcej wypowiedzi Martina i tutaj Beniamina będziecie mieli na kanale anglojęzycznym. Tam pod spodem zamieszczam link. Dziękuję, Martin. Goodbye. Dziękuję. Potrzebne Ci wsparcie, wyniki, diagnostyki, no borbatury do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to Mr. Akumulator, Twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. To to Mr. Akumulator, Twój nawigator, defibrylator, rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.